Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiecie, że tamten obserwator ma przekopane? Mówiąc przekopane, mam na myśli totalnie przerąbane. Żebym nie użył brzydszych słów. A ten Mefit też ma przekopane. Ale najpierw rozwalę obserwatora. Mam nadzieję, gram teraz na głośnikach? Nie. A, tak. Teraz lepiej. Dobra, wszyscy chwytajcie za strzały, łuki, sztylety, kusze, czy co tam innego mamy. Czym mogę służyć? Proce. No i strzelamy w tego dziada, aż przestanie się ruszać. Taki jest plan. Nie dziwię się, że wybierasz. Tak, znowu to zrobił, znowu rozproszył nasze zaklęcia. Co trzeba? Dlatego zrobić? Nie lubię tego dziada. Dlatego potraktuję go palcem śmierci. Mam nadzieję, że zdechnie. Spowolnienie. Chyba udało mu się rzut obronny. Nie było to żadne zaskoczenie. Dobra, no to teraz chmura kwasu. Spróbuj zrobić rzut obronny na to. No chyba, że mis kliknę i zmarnuje czar. Czego? Wtedy rzut obronny będzie nadzwyczaj łatwy. Dobra, poważne rany. Ale zaraz i tak zginiesz. No, w pięknej chmurze kwasu ginie. Ładnie. A teraz kroczący w ogniu, a coś tu mówią, wybacz mi. Nie wiem, o co mu chodzi. Nie wiem, o co im chodzi. Ale cóż, pozabiją mi. Dlaczego by nie? Ty bardziej uciekaj. Wybierasz właśnie mnie. No, dalej! Wow, więcej ich przylazło. Kto ich tutaj zaprosił? Nie wiem. Ejku. Nikt ich tutaj nie prosił. Skąd oni się tu wzięli? Uciekaj bardziej, uciekaj, uciekaj, uciekaj. A ty, Meficie lawy, gin, 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 gin. Strzelaj tego Mefita. Od dzisiaj nienawidzę również Mefitów. Takie przerośnięte komary z zapomnianych krain. Właśnie to jest definicja Mefita. Dobra, udało się. Wszystko wyrżnęliśmy w pień. Więc jesteśmy na pola rzezi. W końcu to jest wyjście na pola rzezi, tak? Nie! To by było za proste. Więcej Mefitów. Myślę, że mogę. A, czary mi się zregenerowały. To całkiem przydatne. Słucham, zrozumiałem. Ale cóż. No i nie ma tych zabójczych chmur. To również przydatne. Mefit. Zabierajmy się. Bić go. Nie mam sobie równych. Nie marnuj amunicji na Mefita. Kolejny Mefit. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie. Strzałami go, strzałami. Tak. Czy naprawdę te Mefity musiały się znaleźć w tej lokacji? Czego? Naprawdę nie musiały, mogliśmy tutaj przejść jak na zwyczajnym świecie, po prostu zrobić co musimy i nie bawić się z takimi małymi tuperelami. Zgoda. Twe ciało i dusza. Wkurzające są. Co mogę dla ciebie zrobić? Amunicję nam marnują. Dobra. Czy może tutaj przejście będzie otwarte? Proszę, proszę, proszę. A nie, 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 o, co to jest, cofnąć, co? Co to się dzieje? Wow. Ale...
Chwila przecież. Twoje łaska. Oczywiście. Wczoraj, kiedy przyszliśmy tutaj, to... Był te. Jakieś rozkazy załatwione. Wcześniej przecież już te skały były zawalone, a teraz nagle... Nie mają? Słucham, załatwione. Co to się dzieje? Jak więcej mefitów, to się dzieje. Dobra, kapłanowi udało się przejść. Więc nie wiem, co tu się dzieje. Chcielibyśmy prosić o audiencję u Lorda Pyrosa, to znaczy zobaczyć posiadłość twojego zmarłego pana. Lord Pyros ma prywatne spotkanie z Inkwizytorem Venonimem. Nie należy im teraz przeszkadzać. Że co? Przecież Venonim zabił Pyrosa, więc jak mogą mieć teraz spotkanie? Dobra, w takim razie chcielibyśmy się udać do innego miejsca. Chociażby do ambasady. Podróż kosztuje 300 sztuk złota od osoby. Dobra. O, i ambasada jest cała. I ambasador Jasper nie wygląda najgorzej. Coś tu się dzieje, nie wiem. W porządku. Ale ty mi wytłumaczysz, co tu się dzieje. Witam, jestem ambasador Jasper. Witam w ambasadzie. Nie widziałem cię tu przedtem. W czym mogę ci pomóc? Ale dopiero tu byliśmy, chyba. Czy jest komora magmowa wokół smoka? Tak, oczywiście, ale nie było cię tu wcześniej. Nigdy cię nie zapominam twarzy. Dosłownie wypalam czyjś obraz w moim umyśle. A co z wojną między UNT i żywiołakami spowodowaną śmiercią Lorda Pyrosa z rąk Inkwizytora Venonima? Jeszcze przed chwilą wszystko było zniszczone, a teraz jest nienaruszone. Chyba ci się śniło. Nie ma żadnej wojny, żadnych zniszczeń, a Venonim i Lord Pyros są tak samo żywi jak ty i ja. Wydaje mi się nawet, że właśnie zakończyli swoje prywatne spotkanie w pałacu. Gdzie jest najwyższa czarownica Isbella? Zginęła wczorajszej nocy. Podczas próby ucieczki z klatki Lothara, tak głosi plotka. Król Lothar jest tu prawem. Chwila. Zginęła wczorajszej nocy, a... Wcześniej mówił, że zginęła dwa noce temu. Chyba już wiecie, co tutaj się dzieje. Dobra, za co trafiła do klatki? Nie wiem, nie było. A cię, kiedy wróciłeś, była już uwięziona. Cała sprawa jest dla ciebie śmierć. Cała sprawa jest dla ciebie śmierć. Ja zająłeś się tym Venonim, więc czekałeś na wyniki, mam rację. Niesamowite, właśnie to miałem powiedzieć. Jak to robisz? Czytasz mi w myślach? Słyszałeś o obserwatorze imieniem Ziltior? Tak, dwa dni temu przybył tu z Pultrzezi i próbował wszcząć awanturę. Wysłaliśmy go precz z połamanymi szczypułkami, oczami zwisającymi z jego opasłego cielska. Jestem pewien, że już tu nie wróci. Mówię, że gdzie jest teraz Venonim? Jest w pałacu, w prywatnym spotkaniu z Lordem Pyrosem. Dobra. Czy uda nam się dostać do pałacu? Tyle rob proste. Lorda Pyrosa. Tak, już ci zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy ci raz, wystarczy. A, to ten Lord Pyros. Tak, wygląda jak Lord Pyros. Och, niegodziwcy, taką stratę do skoczącego mojego zmrożonego ducha. Ginę. No i zginął. A to jest Lord Venonim, o ile się nie mylę. O, patrzcie, ucieka. Rozgląda się. I ucieka. Do ambasady. Wow. Łatwe sklewa. I więcej mefitów, jak ja ich nienawidzę. Giniesz, meficie. Giniesz. Śmiercią tysiąca strzał. Kolejny mefit. Ty też giniesz. Szkoda, że nie mam raid. Bo chociażby strzał plus jeden raid. Plus 5 przeciwko komarom i mefitom. Ambasady Jaspera. Chyba tutaj jest... O, jest tu Venonim.
Fenonim? Co się dzieje? Ja zabiłem Lorda Pyrosa. Ja musiałem, Lothar. On tu idzie. Musisz mnie ochronić, ambasadorze. Że co? Skontaktuj się z Torskusem. On będzie wiedział, co robić. Lothar... Najwyższy kapłan Toraskusie, Izabelle została schwytana ostatniej nocy i jest pewna sprawa. Mogę potrzebować twojej pomocy. Czy on dzwoni przez telefon? Nie wiem. W Anonimie twoje rozkazy nie obejmowały morderstwa. Zajmę się tym problemem, a potem zajmę się tobą. Ale Toraskus nie żyje, więc jak oni mogą rozmawiać? Dobra. Czas to powiedzieć. Ewidentnie cofnęliśmy się w czasie. O jeden dzień. Coś tu jest nie tak. I powiem wam, dowiemy się, co tu jest nie tak. Co się stało i będziemy musieli tym zaradzić. Bo jak widzieliście, wyjście z pól rzezi nie za bardzo działa. O, ładny skok, panie Lothar. Więc musimy coś zadziałać, zanim będziemy mogli wyjść z tego paradoksu czasowego. A tymczasem sobie wezmę chipsa. A to jest Lothar przy okazji. Chyba się wkurzył. O tak, ewidentnie się wkurzył. Ewidentnie macha swym młotem. Gotów. W ambasadę. Cieszę się, że nie jestem w tej chwili ambasadą. A co mam? Bardzo dobry pomysł. Jest w porządku. Jakieś rozkazy? Zrobione. Wynośmy się stąd. Czy możemy pogadać? Nie? Zamieniam się w tworządku. Czy możemy stąd wyjść? Jakoś tędy czy coś, mam nadzieję. No, pamiętacie, ta droga była wcześniej zawalona. Już wiadomo dlaczego. Powstańcie, moi wierni wojownicy, powstańcie przed waszym królem. O, i fryty. A te też nie żyją. Zabiliśmy je. Pamiętacie? Pamiętacie. Przynieście mi głowę najwyższego kapłana Torskusa. Niezależnie od tego, jego aktualnej formy. Spalcie wszystko, co wejdzie wam w drogę. Tak, panie, tak, panie, tak, panie, tak, panie. Tak, panie, tak, panie, tak, panie. Tak. Załatwiony. Zaraz oczyszczę to miejsce. Tak już lepiej. No, Lothar, chcesz pogadać może? Czego już się robi? Chyba nie chcę. Załatwię to. Chyba trzeba przejść tędy. Przynajmniej chcielibyśmy pogadać z Archonem. Lothar tam gdzieś sobie łazi. Nie wiem dokładnie co robi. O, już jest tutaj, można z nim pogadać. Dobra. Jesteśmy gotowi, by wrócić na wyższe poziomy. Te wyższe poziomy to nasza pierwotna lokalizacja. O, tutaj. Jestem załatwiony. O, patrzcie, Mefit. O, patrzcie, martwy Mefit. Nigdy go tu nie było, więcej o nim nie rozmawiamy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem się dość jasno. Co ja zrobiłem, Nasecha? Co ja zrobiłem, kretyn? Nie powinienem był go zabijać. Dlaczego zabiłeś Lorda Pyrosa? Historia zapamięta mnie jako tego, który wywołał wojnę między... Bla, 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 słyszeliśmy to. Twój arcykapłan nie żyje. Już ci to mówiłem jutro, znaczy się dopiero ci to powiem wczoraj. Gdybym tylko mógł się cofnąć w czasie, bla, 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 bla. Stój, nie rób tego! Nie, Venonimo! I znowu skoczył do lawy. Tępy pałąk. Cea.
Wiecie co? Chodźmy na, nie wiem, na sok grejpfrutowy. A co to jest? Czarownica po krwi Antin. Wiecie co, zabijmy ją. Nie wiem skąd się to wzięła. Ale czarownica Yuan-Ti pokazująca się znikąd to chyba nie jest dobry znak żadnej znanej mi. A tam jest kolejna czarownica. Kapłanka znaczy. Ile złota mi nam wróciła? Prawie nic. Mówiąc prawie nic, mam na myśli kompletnie nic. Jakąś biskotkę. Dobra. Yuan-Ti złodziej. No, dlaczego teraz wszyscy są na nas źli? Posterunki... Dobra, przejdziemy na posterunki strażników. Tak, skoro chcesz, to ci zapłacimy. I patrzcie, wszyscy się biją. Wiecie co? Dołączmy do rozruby. W czym mogę? Zgoda. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Odejdź tu! Dlaczego by nie? Skoro możemy się bić, to czemu by nie? Wirna, Yuan-Ti i Frity do wyboru, do koloru. A tam był jeszcze jeden Yuan-Ti złodziej, który teraz nas zastrzeliwuje. Uciekajcie przed tą wywirną. Trole się tu biją. Piękny obrazek. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Jak my to możemy przejść tutaj? No, da chyba. A, właśnie, tu jest coś bardzo przydatnego. Za złotem. Na szczęście ifrity nas nie biły. Ifrity są irytujące. Konkretnie chodzi o ten tron. Jest to duży, inkrustowany klejnotami tron. Wiecie co? Właśnie niedługo to będzie tylko szczępki tronu. Można go rozwalić. I nic się nie stało. A nie. Są klejnoty. Można przeczytać z opisu mnóstwo klejnotów. Tak, dlatego opłaca się ten tron rozwalić. Gdzie my to teraz możemy? Do morza amfiteatru. Może tędy udałoby się przejść jakoś. Jakiś szaman. O, zamieszanie całkowite. Oj, kontrole teraz zbiją i fryty. Czym ja sobie na to zasłużyłem? Co trzeba zrobić? Ja nie chciałem, proszę pani. Kapłan wygląda w kiepskim stanie. Gotowości? I've heard you like magics. Aha, też lubi. Potrzebujesz magię. Rozumiem. Trzeba coś zrobić jak należy. To dla mnie gotowe. Rozumiem. Co mam zrobić? Nie wiecie, jak się traktuje trolla. Właśnie. Zamieniam się w słuch. Ale na pomocy właśnie zabijamy. O, tędy możemy jakoś przyjść. Chyba tak. Właśnie zabijamy te same potwory parę razy. Dzięki czemu zyskujemy. No bo zabiliśmy je jutro i dzisiaj je zabijamy jeszcze raz. Dobra. Ambasadę. Braćmy pod uwagę amfiteatr. Ta. Z amfiteatru chyba będzie można się dostać wszędzie. Tak. Zobaczcie to. Yuan-Ti, bijcie go. Nie wiesz, on strzela w nas, więc my go bijemy.
bardzo proste. Cholera! Tutaj więcej troli. Dobra, ale gdzie jest Lothar? Tutaj się nigdzie nie dostaniemy. Amfiteatr. Klatka. Gdzie jeszcze możemy? Posterunek strażników, posiadłość Lorda Pyrosa. Wyjścia z pola rzezi, nie wiem. Posiadłość Lorda. Ta. O, chyba jesteśmy w dobrym miejscu, chyba. Moje wyczulone oczywiście. No, a czegóż chcesz teraz ode mnie? Zabiera dobrze. Tak, to nie rzucaj się tak do przodu. Też nie musisz rzucać się tak do przodu, w końcu masz ten swój rzucający kieł, trujący kieł, tak no tam. Ojejku, kapłan jest w kiepskim stanie. Co mogę dla ciebie zrobić? A tamte trolle, nie wiem. Wsadzę im listą kulę, ponieważ mogę. Tak. Chyba powinniśmy pójść do pałacu Lorda Pyrosa. Tak mi się zdaje. O tak, tutaj mogliśmy przyjść. Tutaj może... Nie wiem, zagmatwane to jest. Czy mogę zapisać? Oczywiście, że nie mogę. Dobra. Ja tu powybijam jeszcze trochę tych przeciwników. Postaram się zapisać grę. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i w następnym odcinku więcej chaosu i zamieszania. Dziękuję za uwagę i na razie.